Halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Felsbrun. Długo nie było i dzisiaj ze mną Michael. Michael Indowita. Łeb się puknij, nie masz dostępu do tego terenu. Jadę tędy, bo nie. O, tu będzie sypać, mordo. Wiem. Dlatego jadę do góry. Poprzeczniaczek. No widzę, że plony nawet dobre A tu pokazuje. słoma, tak? Jo. Dobrze. No tu jest chyba gorsza ziemia i tu już od razu widać, że spadły plony. A nie! To jest to. Nie, to jest 100%. Nie, wiem jak to. Dobra, nie ma, że później sobie pod escape'em zobaczę, jakie tu są plony. Jaki tu jest przelicznik. Bo myślałem, że jak szybko się uwiniemy, to jeszcze może uda nam się słomę zabrać. Zależy, jak szybko się uwiniemy z tym polem. No, a jak się nie uwiniemy, to co jeszcze? Będzie do roboty? No to jak się nie uwiniemy, to będzie koniec odcinek, a jak się uwiniemy, to będzie jeszcze prasowanie słowem. Dobrze. Dobrze. Mi tu na żółto pokazał linię, a u ciebie ty masz zieloną linię, widzę. Zielono, zielono mam. Ale tu jest inna gleba u góry. Jest gorsza gleba. O, już tutaj wjechałem i tu już jest lepsza. Bo tu chyba jest piach u góry, jak się nie mylę. Aż ci zaraz powiem, co to jest. No to jest ilpylasty. A to nie jest piasek. Piach jest tam. Dobra, to nie jest piach, to jest co innego. Myślałem, że tam jest piach u góry, ale jednak nie ma. No i teraz to wszystko jest uzależnione od pH nasze plony, a nie od tego. No. Nie od tego, ile dałeś nawozu. O, w sumie jak tam azot wygląda, jak tam azot. Plon, to jest to. To jest to. A, tu najgorsze, tu żółte u góry jest 90% plonu. A my robimy tutaj, to jest ten. I to jest 110, a miejscami jest 115. Ty teraz lecisz na 100, na 125, ty na maksa plon tam masz u góry. No jo. Dobra, skrócimy ten kawałek mały i przejedziemy sobie tutaj na długi. A ile ty tam masz? A tu już pełno prawie. No, bo mnie zdenerwiasz trochę ten Holand, że ma taki mały zbiornik. O, mnie troszeczkę w nim irytuje, że ma taki mały zbiorniczek. O, i tu jest 125% niby. O, widać, że to jest lepszy plon, bo od razu lepiej sypie. Lepiej procenciki rosną. A co zbusił, bo jest 3, o co chodzi? Nie wiem, zaraz zobaczę. Tak się bez. Nie dojadę. Już, no nie. Nie dojechałem. No to co jest za pocztę Jarka? Ja mam 70%, także ja jeszcze dojadę. No jeszcze kółko zrobię na tym krótkim. No i planujemy nowy ciągnik. Nie wiem w którym odcinku, ale myślę, że na przyszły sezon powinien być na wiosnę. A jak nie na wiosnę, to będzie na zimę. Bo teraz co my mamy do skoszenia jeszcze? To jest ostatnie pole nasze do koszenia. Zbożowe. Zbożowe, tak. No tak, masz rację. Jedno i ostatnie. I potem mamy przeskakać do jesieni, bo czekamy na, będziemy czekać na słoneczniki, na soję. No a potem będziemy myśleć, co tutaj zasiać, ale tu chyba będzie dobry płodozmian na rzepak, mi się zdaje. Nie, no to zobaczyłem po żniwa. No już można sprawdzić. Ale to sprawdź. No ale mi się zdaje, że rzepak będzie tutaj dobry, bo zawsze jest, jak jest oleiste zboża, no to potem rzepak dobrze wychodzi. Jeden chyba 14 godzin, albo 20, nie pamiętam. Czy możesz się już wysypać? No tak, ja się wysypuję, bo ja już nie jadę do góry, ty jedziesz do góry i skończysz to. Ty, ja widzę, że to 4 minuty mam dopiero, czyli jeszcze będzie jak nic prasowanie słomy. No, pewnie tak. Tylko ty będziesz prasował, bo ja ostatnio prasowałem, teraz sobie pozbieram belki. Dobrze, brzmi jak plan. Ty masz tam ile? Jeden przejazd. Oj, nie wiem, czy jeden. Dwa.
Końcówka. Na dwa. Albo. No. Nie no, dwa. Azo 120 kilo to było, dobra, ale nie interesuje mnie Azo teraz. Nie widzę o, tego. Tak jest. A tu 7 pH jest tutaj w tym miejscu gdzieś. O, tu jest 7.0 tu gdzie stoję. Tu jest 7.0 pH, tu. Nie wiem, ale za bardzo nie ogarniam tego moda jeszcze. No i lepsze pH, tym więcej masz plonu. No. No. A jak to wygląda tutaj? No, czyli to bardzo zróżnicowanie widzę tutaj na tym polu wygląda. Że są miejsca, że ładnie capnie, ale jest zaraz będzie miejsce, gdzie będzie tylko 85%. O, tu jest 85% na górce. Skąd wiesz, że ile jest dokładnie? Co? Że ile jest na procent? No, no na tym, na tym se patrzę, pod escape'em. Aha. Tam jest plon pokazany. Masz procenty, możesz zaznaczać, w sensie, żeby zobaczyć jaki kolor. No to pod górą jest 90%. Jo, 90 tu jest. No trzeba jak najszybciej też tą 27 kupić, bo już mnie tutaj trochę irytuje to pole, że ciągle na nie nawracam, a nie, moje, nie jest moje. No to już wiemy, na co zbieramy pieniądze. No, na ciągnik i na pole. I na kombajn potem. I na kombajn. No, kombajn jeszcze da zamrady, bo teraz mamy rozłożone tyle w czasie, bo mamy i słonecznik, i soję, także nie ma tyle koszenia. Czyli kombajn jeszcze da zamrady. O, a tam wywrocista bardzo mocno dał po klockach. Było widać mordę. O Jezus, ale on ma problemy pod tą górę. No, bo on słaby. No i 6 metrów header ma, nie? Oryginalny do niego był 4-2 chyba. A my tak chyba trochę za szybko wyjechaliśmy co nowe, jest o 7 rano. Mogłaś trochę późniejsza godzina w sumie. O, dam 8. Na tym polu mamy tak 6,5 do 7 tego. No. 6,5 do 7... PH. PH. No tak. Bo tu dawka chyba 4 tony była rzucona. Pokazywało, jak jechałem z wapnem. 4 tony chyba dawało tutaj. Albo 5. Ale na 18 było tak słabe pH, że tam rzucało nawet 6 ton. Na hektar musiałem rzucić. Dobra, ja jadę w dół i się wysypuję. Ale gdyby nie ten słabszy prąd tutaj na górce, to bym chyba nie dojechał tam na dół. Przecież nie, no mam 60%. Jakby był jednolity prąd, to w sumie też inaczej by to wychodziło. Ale w sumie nie ważne. Mamy takie same headery, czy nie? Jo. A. Nie wiem, ja tutaj na GPS-ie nie jeżdżę. A ja sobie jeżdżę, bo mi się chce. Na rządki są to. To widać. 270? Co? No. 6 metrów. No tak. A zjeżdżam w dół, się sypię i no i będę kosił z tobą dalej. O, no to ja też się sypnę. O, ty masz więcej ode mnie nawet. Dojedziesz, dojedziesz. No, ja mam zbiornik mały. No ja mam trochę większy. No dlatego chcę te kompa... Nie dojadę do końca. Nie, dobra. Dojedziesz, bo już jesteś na końcu. Ale tak na styk chcemy dojechać. A, bo to sobie przyplon i dużo lepiej daje. No, ja bym jeszcze ten przejazd robił, ale to... Walić to. Wolę się wysypać. W sumie mogę tak trochę bardziej sobie pod siebie to ten... kosić. Jakby, żeby takich łuków nie robić pod pracą. Dobra. Trzeba się poradzić. Ju. Ciekawie, ile tam się jest. Zaraz ja się wysypię, to pójdę zobaczyć. Ale myślę, że z 15 ton będzie.
Ja wysypałem 8. Ja dwa razy wysypałem się. Ja wysypałem 8. No to 20 ton na pewno już jest. Ja teraz sypię 6,5 tony. O, tu już jest 20 ton na przyczepie, czyli będzie 25. Czyli jeszcze twój jeden zbiornik i będzie pełna przyczepa. Jeden pełny zbiornik. Dobrze. No, nigdy nie używałem tego modu, dlatego no, Felsen jest odpowiedni na ten mod. Na ten mod. No, bo to oryginalna mapa to. Jak najbardziej. A ten azot to też, czy więcej tym lepiej, tak? Tak. No to było chyba 120 kilo wszędzie mniej więcej. Ej, ale tutaj jak jest na TPH7, no to jest tego. Doskonałe. Ta gleba jest dobra. No dobra jest gleba tutaj. Na tym polu jest akurat dobra gleba. O, ale już widzę braki azotu, będzie trzeba dorzucić. Jak będzie kolejny siew. Dobra, tego sztejerka nawet nie gaszę, bo mi się nie opłaca go gasić, bo zaraz i tak będzie jechał na skup, znaczy na skup, no na silos. I znowu do zimy czeka się ten nowy sprzedać. Nie. A ile jest to? No tam jest 25. A ty tędy, dobra. Tam brakuje chyba 5,5 tony. I to jak ja się cały wysypię, to pewnie będzie. Ju. Ale też jeszcze kółkowanie się będzie. Będzie boom? Nie będzie. Bo cię ominąłem. Dobrze. No artysta pe... O! A żeś dał po heblach. Nie wiem, artysty nie będzie. No to ja wiem, że artysty nie będzie, bo artysta neta nie ma i dlatego muszę w dwóch grać. Musimy. Bo myślałem, że będzie w trzech i dwóch będzie kosić, a ja bym sobie prasował za wami, ale potem sobie pomyślałem, przecież to by wtedy krótki odcinek był. No dopiero w poniedziałek zagrałem. No. No ale to by krótki odcinek był. Gdzie jedziesz? A ty tam się sypiesz, dobra. Sypię od razu, bo dojechałbym tam do góry do ciebie i bym musiał cepować. I tak no to... Mówisz? O, Żyda zostawiłem. A dobra, walić go. Z bębem. Ale tu już prawie tą górkę najgorszą skosiliśmy, widzę. Bo już coraz bardziej się zielono robi. No. A, ty już jedziesz po całym zielonym lesie, a cały pasek zielony lesie. Oj, na 20 jest piasek. Jo, tam wiem, w rogu, no. No, nawet pasuje, że tam jest piach, bo tam są drzewa blisko, to tak jakby koło lasu. A za... Nie, to jeszcze żółty jest. Nie pojadę po całym zielonym. A kawałek żółtego jest. No, ale myślę, że w kolejnych sezonach to już to coraz mniej tego żółtego będzie. No, oby. No, ale w sumie dam tutaj 50 ton, bo myślę, że tyle będzie. Nie, to? Głupi jestem. Tu będzie 40 ton. Teraz ja jadę cały pasek zielony. Już. No dobrze. Dobra, ty tam mówisz, że dosypujesz te 2 tony i będzie pełna przebła. No. No ale to już wtedy nie przyjeżdżaj tym sztejerkiem. Weź sobie go do prasy. A resztę to w zbiorniku przywieził na gospodarstwo. A to co ja teraz mam jechać sztejerem, to sztejerem wysypać? Tak. No i przyczepę odczep i prasa weź. A resztę to tam w zbiorniku przywieziemy. Bo to chyba powinniśmy zmieścić już w zbiornik. No i nawet nie dosypałem do końca. No ja, ty masz pusty zbiornik. Ja mam 60%. Dobra, no to... gdzie mam sypać? No na silos. Dobra. Trzeba wreszcie coś zmieniać tutaj, trzeba wreszcie te maszyny nowe kupować, bo powiem tak, że trochę... No trochę monotonnie tu się robi już, nie? No ja. Dlatego będzie nowy ciągnik. Bardzo mocno. A jak już będzie kombajn, to też już będzie trochę inaczej się robić, no bo już będzie po prostu jakaś inna maszyna. No ja nie ciągnę to samo. Ju. No ale to... Nie, no i tak to z tego...
Za jakiś czas będzie więcej tego. Pola. Pól, będzie więcej roboty. I też będzie to jakoś można rozłożyć, że na pewno ja chcę teraz po polu i zwierzęta, po polu i po tym, po kombajnie ciągniku kupić pastwisko dla krów. Ono. Bo krowy też by fajne było, bo 700 zł za mleko, czyli praktycznie tyle co za, no za powiedzmy owiec, nie? No tak. Na owiec ile? Raz zbierasz w roku praktycznie, a mleko masz cały rok, się robi. No tak. No, czyli krowy by nam dały pieniądze. A ten nasz pastwisko... No. Nasze pastwisko ile mieści krów? Zaraz ci powiem. Pastwisko mieści krów 100. 50 tysięcy ona kosztuje. A ja, to jest to. Jest, dziwne trochę. No takie otwarte, bo chciałem inne, a nie takie jak zwykle. Nie chciałem oryginalnego. No. 100 krów? No myślę, że to będzie dobry. A później najwyżej można zawsze dobudować drugie. No, 2000. Nie. Nie, no tego chyba nie będziemy stawiać, chociaż może. Tylko, że to tam 200 ileś tysięcy kosztowało. Tak, to wiesz, to tam za jakiś czas. Jeśli w ogóle je postawimy. Jo. No ale 2000 na to kusi. Tylko, że tylko trochę będzie roboty dużo przy nich potem. No. No a tu siano się inaczej robi na sezonie niż oryginalny, niż zwykłym farmingu. Aha, serio? Brawo! Uwielbiam. Co? Widzisz, ile nie zostało do końca? Jakieś dziebelko zostawiło. Dobra, tutaj kombajn na razie zostawię, później się nie zjedzie. Ja idę do drugiego. O, też wyskoczył, a to dobrze, że my już mamy skoszone. Nie, dobrze, że mamy skoszone, to przynajmniej już na mnie ten nie wyschnie. Prasujesz, dobra. Prasuję, ale ja że. Na asfalcie stanął ciu. Czy całego pola będzie prasować na odcinku? Tego nie wiem, ale. Ale większość sprostuje. A ile masz odcinka? 18 minut. No to nie wiem. No powiem ci, że takie pole w 18 minut walnąć, a tu są 3 hektary. Dobry wynik. I oni? O Boże, ktoś tu taką górę wysypał. Nie wiem kto. A czy nie wiem w którym miejscu, bo może bym wiedział kto to wysypał. A tutaj. Gdzie? A! Dobra, się ściągłeś. Dobra, belka wyskoczyła, to wyskoczyła, to najważniejsze. No na pojemność prasy nie mamy tego modu, to dobrze. No nie. Ale kostki to... Nie, no dobrze, tutaj nie pod tego, nie pasowałby. Na razie ten mod. Na razie by nie pasował. No ale on jest tutaj potrzebny. No na razie nie. No niwola nie daje rady na wstecznym. No też TRF pod górę też. No tam... Dobrze, artysta z nami nie gra, bo Halo Pędzel by tutaj był grany. To wiesz co by było tutaj na tym polu? Jo. Tak jak na 29 zrobił. Na kostkach tak zwanych. Jeszcze kto oglądał wczorajszy... Nie, ciekawe kiedy to blatuje? Nawet nie wiem kiedy to blatuje, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że wczorajszego live'a, ale nie. To nie było wczoraj. Dobra, dało jeszcze 10 ton wyciągłem, czyli dało 42 tony. Bo tam 31 zawiązałeś cały, a? Tak. No, czyli dało 42 tony z takiego pola. To dobry wynik. A czy... No tylko, że tam były obniżone plony u góry, to nawet dobry wynik. No właśnie mówię. Dobra, ten kawałek na sieczkę wami. Kombajnami się po odcinku zjedzie? Jakąś ładną miniaturkę się walnie? Na polu? No. Dobra, fenda odczep. Idealnie ktoś te gęski naczepił. No trzeba będzie tu kiedyś posprzątać, bo syf się tu już robi. Oj, a ja szorty syf tam. Tam to wszystko na sobie stoi. No. Siew stoi, stało. No jeszcze stoi,
Teoretycznie. Ej, bo nie. Co to jest? To są normalnie, to jest bi large square, bo jest dobrze. Już jadę. No, powiem ci tak. Że jeszcze 3 godziny chyba zostały i będzie 100 godzin na tym serio. No to w sumie patrzysz na 100 godzin, a tu za dużo rzeczy nie ma, nie? No tak na 100 godzin to... Dobrze? Rozumiesz? Tak. A, trochę ciężko, masz pod tą górę, widzę. No, ale daj radę jakoś. Jo, no... Powoli do przodu. No, trochę godzin ma nabite już, nie? 47 chyba tam jest nabite. 49. Jo? No, 49,2. No to jest 46 tutaj. No, czyli jakby to policzyć, to jest 100 godzin prawie. Bo one cały to czas... To dwa odcinki, może w następnym odcinku już będzie 100. A jaka jest cena słomy? No ja słomę sprzedaję, bo mi nie jest potrzebna. A duży kurnik, wody nie mają, dobra, trzeba będzie skoczyć, pobrać wodę, dolać. A to za chwilę się skoczy. Syna, kiszonka nie. Kiszonka mnie interesuje, bo nigdy nie wkreślano słoma. 38. O, nawet, dobra cena. Nawet. Nie jest najgorsza. Chyba. Czekaj, czy jest gorsza? Ja nie wiem. Nie jest najgorsza. A ja zawsze pracuję, sprzedaję słomę, bo to nie jest zawsze tam dodatkowe 10 tysięcy. Zawsze, no. O! Co tak robi? Co to było? Nie wiem. Ale nie wiem, jakieś mi ścięło farminga przez chwilę. Jakieś cinki dostałem przez chwilę, a nie wiem czemu. Ostatni raz pracowałem to ze Zbychem, chyba. Ze Zbychem? Jo. Kostki, które robiliśmy. Na Felsbrunie? Jo. O kurde. No to już dawno, to najstarsi Rzymianie nie pamiętają tego. Najstarsi Rzymianie. Dobra, poczekaj, aż tego małego zabija, co tam zrobisz. Tego po lewej. Tu? Tego tu? Jo. Muszę zobaczyć coś. Co ja chciałem sprawdzić? Teraz nie wiem, w sumie coś chciałem sprawdzić, ale zapomniałem. A, i pokazujesz mi te... O, jest, oleiste zboże tu pisze, oleiste zboże. Właśnie, podobno. Dobra, chodź tu, bo mi się kostka zabrała. O, dobra, już nie. Dobra, oleiste zboże, czyli tutaj wychodzi soja na 0,95, a tu może słonecznik zasiejemy? 1,8. Rzepak też będzie 1,8 tu. Nie wiem, czy słonecznik, czy rzepak. Bo do tego siewnika i do tego i tak trzeba uprawiać, no to... No to jeden pies, co zasieje. Tylko, że słonecznik praktycznie... No właśnie, jak to cenowo wygląda? Słonecznik jest droższy. Słoneczniki 806, a rzepak 700. No to słonecznik jest droższy. Co? Co mówiłeś? O słoneczniku orka chyba, czy nie? Nie ma orki, bo kukurydzy jest orka. Kukurydzy. Dobra, już mam pełną przyczepę i jadę sprzedać. Że... No jeszcze myślę, że dwie przyczepy wyciągniemy stąd. Dwie? No. Może być. Tam się wydłużają przejazdy, to... Może tak być. Te ciągniki u mnie lekko nie mają, tutaj już parę godzin nabiły. Lekko nie będzie. Jo, to ci mi się zdaje, że te ciągniki chyba do końca serii są. A zaraz będzie pytanie, a kiedy koniec? Jo. No ta seria też będzie trochę trwała. Z 2 lata. Nie no, o widzisz, 3,5 tysiąca. Za każdym przyczepę. No to... No to się zbliżamy do ciągnika powoli. Tak 13,5 koła będziemy z tego. Jo, zawsze kasa, nie? No. Zwłaszcza, że to jest tryb trudny, no to tutaj każdy praktycznie grosz się liczy. Nie, 10,5, sorry, a nie 13,5.
No nie, no 13 to nie da rady, ale 10 da rady, 1000. No to mówiłem, 10 jak zawsze. A ja idę kontrakciki zobaczyć, czy są jakieś fajne. Nie tu. To są... Oła, zapis. Kulczułem. Kulturowanie? Nie, nie chcę się. Zbiór plonów, 13. No mogę zrobić, ale... Może kiedyś. 13, 6000. Wypożyczenie, czyli to by było jakieś 5000 dla nas i pszenica dla nas by było. No ale zastanawiam się, czy skończymy tę serię do końca farminga. No, zależy jak będziemy grać. Tylko zobaczysz, że jak już kupimy ten ciągnik i kombajn, to już będą bardzo duże wydatki. To potem już też w miarę pójdzie, nie? No to... No i potem jak już zainwestujesz się krowy, to też już będzie inaczej, bo już będziesz miał sianokosy. Oj. No dobrze. 30 pingu, ale... No potem jak już będą sianokosy, to też będzie inaczej. No tak. Bo już będziesz miał... Będziesz się krowy? Jo. Będą. Przecież tutaj za mleko to dużo nie dostaniesz, ale... No to praktycznie mleko jest takie samo opłacalne na grzebach. To za tyle samo jest. No tak, no ale tak naprawdę co musisz dać krowom, żeby no produkowały? Temer. No właśnie. No, chyba że będę ich głodził na kiszące sam wydajał. Też tak idzie. Nie wiem, no... Właśnie nie wiem, czy to jest to pastwisko ma zrobione tak jak... Jest na osinie, że krowy od razu mają trawę. Właśnie nie wiem, jak to jest zrobione, to pastwisko. Nie sprawdzałem tego. Czy po prostu jest ten gras, coś tam. Silage. Nie. Że krowy po prostu mogą sobie z pastwiska krowy jeść. Bo na osinie krowy normalnie z pastwiska z trawy jedzą. No i... Tak naprawdę, no, tak powinno być, nie? No tak, no to powinno być oryginalnie. No ale czemu tego nie ma, to nie wiem. No. Ale to jest dobudowana do mapy ta pastwisko, czy to jest jak u mod? To jest... Ta pastwisko? W mapie. A. Tylko że na sezonie po prostu krowy sobie tego, nie? Biorą trawę z niej. Nie wiem jak to wygląda na tym tutaj, będzie na nie wyglądać, czy to będzie ten. Czy to będzie trawę jadły te krowy, czy nie będą jadły? Nie wiem, ale mi się wydaje, że nie. No, tego się nie dowiesz, jak nie kupisz pastwiska. Ale w sumie... No nie, ale wydaje mi się, że nie. Czy... A nie, dobra, to bez sensu. W sumie teraz bez sensu chciałem powiedzieć. Myślałem, żeby teraz kupić pastwisko, ale to wtedy w sumie bez sensu, bo nie miałbym czym ich karmić. No tak. A kupywać trawę czy tam siano, to mi się nie opłaca. Plus jeden. Dobrze, jeszcze dwie belki. Dwie kostki poproszę. Oj, tutaj nie wiem, czy będą trzy. Tu zawsze jest tak 2,5 przyczepy. No. Nie, no trzech nie będzie na pewno. Nie, bo tu już są krótkie przejazdy to. No. No ale 2,5 zawsze są. Zawsze było. No i tą 27 też trzeba będzie kupić kiedyś. Bo, o, że poszedł. Ale złapałeś. Jo. Dobrze, że te... Co? No 200 tysięcy. 205 chyba. Czy łączysz je? No jak? Oczywiście, że tak. Tylko że znowu będzie pod osem zrąbane, ale dobra, walić. Bo tam by była dobra soja na początek. No to na samym początku nie musisz tego robić, nie? Zawsze soja. Dobrze, mam 60 tysięcy, tak? No i na tym odcinku jeszcze zarobiliśmy pieniądze. Nie straciliśmy. No ale sobie poczekam, sobie sprasujesz, będę w tym siedzieć. No, ja Kubikson K-Drop gra teraz. Co Understreak'e?
Chod, tam kantera cały czas nawala. Musiałem na chwilę. No. Bo taki Zbychu wchodzi na kanał i wychodzi i przeszkadza to. Tobie nie, bo to sobie, bo automatycznie to się włączył tryb streamera, nie? I ty tego nie słyszysz. Powiem ci tak, że tutaj jest nawet dobra ziemia na tym 27, bo tu pisze, że EU jest 52%, a ten plasty 47%, tu pisze, że oczekiwany potencjał plonu to jest 107% cały czas. Ale ten rodzaj gleby to się zmienia, czy nie? Co? Znaczy ten EU. Nie, on się nie zmienia. Tutaj jest potencjalny plon, w sensie, że oczekiwany potencjał, że 107%, nie, to niby może być. Na 28 jest plon 105%, na 29 jest 102%. A na 17 jest 109%. Tylko, że tam jest dużo piachu. Ale jak to sprawdzasz? No ten, jak pod X-em co landy sprawdzasz, to masz napisane glebę. O, to 8, 9 to 96% to jest tylko. No tu jest dużo piachu. Tu jest 20% piachu. Jest piasz czysty i. O, to. Ale 8 już jest dobra, bo 110% jest. No i sobie możesz jeździć. 6 to jest 102%, bo jest trochę piachu. Zobaczmy, co jest dalej. Tu jest 107. Tu jest 108. Dobrze. Bo już. 11 jest z piachem. 6, 7. 8 belek. O. 13 jest słaba. 60% piachu tu jest, człowieku. No kurna. Ciekawe jest, jak na przykład odinstalowałbyś moda i zainstalowałeś teraz, to by się zmieniło. Raczej nie. O, tu jest dobra, 30 jest dobra, bo 111% i tu jest nawet, no, dużo ilu. To brzmi jak pole nawet. Dobrze. No, tak, dobrze, już zbieram. A się zapatrzyłem na te pole, jakie są te. Jakie są gleby tam. Wywnioskowałem z tego, że musimy kontynuować dalej te zbrona, bo fajnie się gra na nim. Ja już zostałem mi 4 paseczki. Dobrze. No to nie zjeżdżę, tylko na polu sobie za ramię tułkę strzelimy. Po odcinku. No będzie po przyczepy, bo już mam 10 kostek. 9. A ile masz odcinka? 33 minuty. No to akurat jak skończymy, to będzie 40 prawie. Czyli tak jak zawsze. Czyli będzie standardowo, jak to się mówi. No, Michael Cut takich długich odcinków nie ma. No ja nie nagrałem Farminga. No. Ale jedną serię będę miał. No, wczoraj narzekałeś, że ten. Że nie grasz Farminga. Nie gram. No, ja też nie. Będzie 20 kostek? Oj, nie będzie. Będzie 18. Nie wiem, ile tam wypluje z siebie. Chyba dwie powinieneś wypluć. Nie, jedno wypluje jeszcze. No, zobaczymy. Hop, co tam stoi? No, bo chcę równe, żeby było 0. No nie! No i 2%, dobra, dupa. Dawaj tam. A 60%. Dobrze. No z tego to już raczej nie dozbierasz dużo. Ach, kurde, za daleko byłem. Dobrze. No i 19 kosek.
Dało jeszcze. Czyli dało nawet nie wiem ile. Dało ponad 60 kostek. Bo tam było 24, nie, 48. Mam tego moda na pewno. Ja? No? A nie wiem, może. Dobrze, jeszcze, no i jeszcze dało 2700, no i kozak. No i dobrze, dobrze. Dobrze, także... 10 tysięcy. 10 tysięcy dało, no. Bo było 54 chyba, było 53. A zresztą ci zaraz powinny dało. Dobra. No, sprzedane bele 9600, 9700. No. No, 10 tysięcy w zaokrągleniu. Dobrze, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć! Michaelinus. Siemanu.